Proszę nam powiedzieć, ile kotów dzisiaj jest na wystawie? Na dzisiejszej wystawie jest ponad 420 kotów. Jest to wystawa, która zamyka sezon 2010 w Polsce i mogę się pochwalić, że jest największa wystawa w sezonie 2010 w Polsce. Oczywiście przybyły koty najprzeróżniejszych ras. Wystawa też pokazuje, które koty w Polsce są szczególnie popularne. W tej chwili tutaj Państwo widzą oceniane Maine Coony, więc najwięcej jest Maine Coonów, kotów norweskich leśnych i kotów brytyjskich, ale będzie też możliwość pokazania Państwu rarytasów, ras, które są, występują jako koty pojedyncze na dzisiejszej wystawie. Jakie to rasy? To jest kot abysyński, Devon Rex, Cornish Rex i Sphinx. Proszę nam powiedzieć, która to już wystawa organizowana przez elitarny klub kotarasowego? Nasz klub organizuje już po raz 14 taką wystawę. Organizujemy dwie wystawy w sezonie w Warszawie. Zaczynamy sezon, a więc w styczniu, i zamykamy sezon, czyli wystawę organizujemy w grudniu. Jakim zainteresowaniem cieszy się ta wystawa? Ursynów to jest miejsce szczególne i musimy powiedzieć, że lubimy ursynów, że tutaj te wystawy cieszą się ogromnym powodzeniem, ale nie ukrywamy też, że tutaj mamy wsparcie również Urzędu Dzielnicy, który jest zainteresowany, żeby właśnie w tej hali takie imprezy się odbywały, że nie tylko w centrum Warszawy czy w centrach handlowych, bo te wystawy głównie tam się odbywają, ale również, żeby z dzielnicy wyjść z tymi wystawami do dzielnic. Jakie atrakcje czekają na zwiedzających wystawę? No, przede wszystkim podziwianie najpiękniejszych kotów. Za chwilę będę chciał Państwu pokazać w ogóle niezwykłą atrakcję dzisiejszej wystawy, czyli zwycięzcę wystawy światowej, ale będzie też chodził Mikołaj z cukierkami i również jest atrakcja dla dzieci, że będą mogły pomalować się na kota, czyli koci makijaż. Dla nas to jest niezwykłe wyróżnienie z tego względu, że przyjechał do nas zwycięzca świata w tej chwili z wystawy, która się odbyła w październiku w Paryżu, i jest to najpiękniejszy pers, czarny pers, który przyjechał z Włoch, z hodowli Falco d'Oro, i przepiękny egzemplarz. Proszę zobaczyć, jaką ma piękne oko, maluteńkie uszko. I również ten kot zwyciężył wczoraj na wystawie. Został uznany najpiękniejszym kotem właśnie naszej wystawy w Warszawie, a więc potwierdził swoją doskonałość, swoją klasę. Także bardzo się cieszymy, nie spodziewaliśmy się, bo to jest dla samego klubu też niezwykłe wyróżnienie, że przyjeżdża kot, można powiedzieć, z najwyższej półki, światowej klasy. Niektórzy nie wiedzą o tym, że tak naprawdę na takich wystawach nie można kupić kota. Tak, to prawda, z tego względu, że tak przewiduje regulamin, że wystawa ma pokazać piękno kota, a nie może być miejscem handlowym. Kupienie kota jest to kwestia niezwykle bardzo odpowiedzialna i dlatego na wystawach nie organizuje się handlu kotem, wreszcie on jest zabroniony. Wystawa służy temu, żeby przyszedł ewentualny nabywca tego kota, nawiązał kontakt z hodowcą, i tyle. A same transakcje odbywają się już w domu. Wtedy warto pójść do domu, zobaczyć, w jakich warunkach ten kot przebywa, jacy są jego rodzice i tak dalej, i tak dalej. Że wystawa służy tylko jako kontakt z hodowcą, ale nie jest miejscem handlu. Jakie jeszcze koty możemy tutaj oglądać? Możemy tutaj jeszcze zobaczyć koty stosunkowo rzadkie. Chciałbym Państwu pokazać, może przejdziemy teraz do Devon Rexów. Są to bardzo koty, u nas mało popularne, ale bardzo ciekawe. Może poprosimy tutaj hodowcę, żeby powiedział o tych kotach. One słyną z doskonałego charakteru, są bardzo, bardzo przyjacielskie. One przede wszystkim nie uczulają, nie mają sierści, mają sam podszerst, tak? Mają świetny charakter, zachowują się jak pieski. Akurat ten mały potrafi aportować. Może wezmę myszkę? Nie wiem, czy będzie chciał pokazać, co potrafi. No, witają się jak pies, potem jak się przychodzi do domu, także mają taki bardziej psi charakter niż jak kot. Chyba się troszeczkę stremował. Stremował, tak. A to jest zaczyna? No to jest tego siostra. A siostra ma dość ciekawe umaszczenie. Proszę nam o nim opowiedzieć.
One jest szelkretką i jeszcze jest szelkretką pręgowaną. Znaczy mało tutaj tych pręgów widać, ale tutaj na głowie, na ogonie ma. Czy one z wiekiem będą bardziej widoczne? Trudno powiedzieć, ale myślę, że tak. Ogólnie są to małe koty. Może pan pokazać egzemplarz dorosły właśnie, jakiej wielkości są docelowo te koty, ale to są jedne z mniejszych kotów. W porównaniu tak na przykład z Maine Coonem, który jest największym kotem w tej chwili domowym, udomowionym. To jest bikolorka czarno-biała kotka. A jakie występują kolory oczu u Devonów Rex? Devony mają takie oczy jak ona, czyli normalne. Są też niebieskie u Devonów, które mają color point. Są też rzadko spotykane, ale też koty, które mają i niebieskie, i żółte oko. Czy jeszcze jakieś występują ciekawe egzemplarze? Pokazać w tej chwili bardzo ciekawego kota. Jest ich tutaj bardzo mało. Jest to kot bezwłosy Sphinx. Pielęgnacja troszeczkę według mnie prostsza. Wystarczy raz w tygodniu wykąpać. Uwielbiają kąpiele, uwielbiają do wanny wchodzić. Te same obowiązki może czynić Sphinx co człowiek. No nie wiem, chyba nie myją zębów. Czy to nie jest pewne zaprzeczenie natury kociej? Czy ja wiem, czy to nie jest zaprzeczenie natury kociej? Może przyzwyczailiśmy się po prostu, że Sphinx ma... Sphinx nie ma sierści, a inny kot ma sierść. Natomiast jest to też kot. Miauczy, słychać. Natomiast jest bardzo ciekawski, jest bardzo gadatliwy. Lubi rozmawiać. Właśnie. Jest przyjazny? Jest bardzo przyjazny. Powiem szczerze, tak. Ja mam jeszcze w domu Syjama. Rozmawiam z wieloma osobami, które posiadają też koty, więc żeby nie robić tu może autoreklamy, ale gdyby pojawił się pierwszy Sphinx w domu, Syjama by nie było. A jeszcze może pan powiedzieć coś, jak one znoszą tak niską temperaturę, jak jest dzisiaj? Niska temperatura. Niestety, przepraszam, może wstawię go, a pokażę drugiego. Ten może troszeczkę spokojniejszy jest, bardziej ciekawski. Niskiej temperatury za bardzo nie lubią, nie znoszą tego najlepiej, są odpowiednie ubranka. Ten jest przyzwyczajony, można go ubrać, przebierać, jak dziewczynka w domu może z nim tworzyć cuda, różne rzeczy robić. Natomiast tamten nie znosi ubierania, cierpi z tego tytułu, grzeją się wzajemnie. Czyli nie ma się co oszukiwać. Śpią w łóżku, wchodzą pod kołdrę, szukają ciepła. Śpią na grzejnikach, tam gdzie jest jakiekolwiek źródło. Źródło ciepła. Jeszcze na razie się nie przeziębiły mi, więc nie było katastrofy. A latem jak chronić je przed słońcem? Latem też trzeba uważać, ponieważ sierść, która powinna być, nie ma jej, czyli nie ma ochrony przed słońcem. Trzeba stosować odpowiednie kremy, jak dla dzieci, z bardzo wysokim filtrem UV. Jeżeli tego się nie zrobi, to mieliśmy już przypadek, że ten ciemny uwielbia leżeć w słońcu, leży w słońcu i po 2-3 godzinach na wszystkich zmarszczeniach są jaśniejsze fałdy i wygląda jak zebra. Ale chyba ten jest wrażliwszy na słońce. Tak, jest wrażliwszy. U białych sfinksów jest ten pigment troszeczkę inny, jest bardziej wrażliwy, ale tragedii nie ma. Dziękuję bardzo za rozmowę. Co jeszcze ciekawego można tutaj... Chciałbym bardzo Państwu pokazać piękne koty, koty abisyńskie. Porozmawiamy z hodowców. One są przepięknie umaszczone. Tam właśnie w tej chwili jest ich prezentacja. Hodowca pokazuje te koty. Też bardzo, bardzo rzadkie koty. I do końca nie rozumiem, dlaczego. Na czym polega to, że te koty nie cieszą się aż tak wielką popularnością. Są kotami krótkowłosymi, a więc nie wymagają tyle zabiegów. I to jest właśnie ten kot abisyński. Przepiękny, przepiękny kot. Zaraz poprosimy pana, żeby nam opowiedział o tej rasie. U nas są mało popularne, może z tego względu, że to są koty, które są bardzo nieliczne, jeśli chodzi o mioty, i to w związku z tym powoduje, że trochę trudniej jest może je hodować. Ale czy łatwo je rozmnożyć, czy są jakieś problemy z tym? Nie, to nie chodzi o problemy, to jest po prostu cecha rasowa, one nie rodzą się liczne w swoich miotach i po prostu tak już jest. A jak z ich utrzymaniem? A
Jeśli chodzi o utrzymanie, to jak widać po sierści, to są koty, które nie wymagają specjalnej żadnej pielęgnacji. Podstawowa rzecz, ale to dotyczy po prostu wszystkich kotów, musi być odpowiednia karma i to gwarantuje dobre samopoczucie. Jest podstawą, jeśli chodzi o unikanie. A charakter to jest rasa, która jest bardzo żywa, bardzo aktywna, niezależna, ale z drugiej strony bardzo przyjazna i szukająca kontaktu codziennego z człowiekiem. Chętnie się bawią? O tak, oczywiście, oczywiście. Zresztą to jest chyba też naturalna kocia cecha, ale one rzeczywiście chętnie biorą udział we wszystkich czynnościach domowych, nawet jeśli niekoniecznie tego chcemy. Są koty, które potrafią pojawić się w ciągu dnia tylko, żeby sprawdzić, co się dzieje, a potem wracają gdzieś tam w swoje wiadome miejsce, żeby spać dalej. Ale to jest akurat rasa, która się do takich kotów raczej nie zalicza. Oczywiście nie mówię o osobniczych jakichś odmiennościach, ale generalnie można tak właśnie powiedzieć.